Pokaži mi put odredbama svojih i o čudesima ću tvojim razmišljati. Aleluja! Gospodin s vama. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. U ono vrijeme, kad su farizeji... Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Draga bracia i sestry. Drodzy bracia i siostry. Mi se iz dana u dan rado okupljamo. Dzień po dniu chętnie gromadzimy się na Eucharystii, abyśmy byli zachęceni poprzez Słowo Boże i aby Jego tajemnice dodały nam odwagi. I rzeczywiście Słowo Boże zawsze jest dla nas zachętą i bodźcem. Jezus dlatego też przyszedł na ten świat, aby nas ludzi wyzwolić, aby zachęcić, aby po prostu doprowadzić nas do zbawienia, ale nie gnębiąc nas, lecz dodając nam odwagi na życie wieczne, pokazując nam właściwą drogę. I to słowo, które zostało głoszone, jest dla nas zachętą w tym, że nie jest ciężko wypełniać prawo, nie jest ciężko realizować się w tym, czego Bóg od nas wymaga, ale mimo to On wymaga jednego, a być może to jest największe. To jest miłości. Wiemy, że Żydzi w czasach Jezusa mieli mnóstwo przykazań, które musieli wypełniać. Bardzo wiele przepisów. Niektórzy naznaczyli, że było ich ponad 600. I z pewnością Żydzi byli poprzez to zakłopotani i w jakiś sposób w okowach z powodu tych wszystkich przykazań. Bo wyobraźcie sobie, jak to było myśleć, czy wolno mi to, czy mogę tamto, jaki dziś jest dzień. Jezus czyni coś wielkiego. Jezus wyzwala ludzi z takiego ciężaru. Jezus zawiera całe prawo i proroków w dwóch przykazaniach miłości. Miłości do Boga i miłości do swego bliźniego. Jezus chce po prostu powiedzieć, że z miłości mogą rodzić się dobre uczynki i że właśnie w miłości rodzi się prawdziwa wiara. I z pewnością nie ma wiary bez miłości. Wiara oczywiście to nie tylko puste uczucie, ale wiara bez miłości byłaby wiarą z kamienia, wiarą bez uczucia, wiarą, która z pewnością nie poruszałaby tłumów ani każdego z osobna, aby czynił dobre rzeczy w swoim życiu. Bracia i siostry, wielu w historii Kościoła wykorzystali te słowa Jezusa, gdy On miłość do Boga i bliźniego stawia przed wszystkim innym prawem. I wtedy
opowiadali się za odrzucaniem wszystkich przykazań. Wystarczyło miłować Boga i bliźniego, a pozostałych przykazań nie należało wypełniać. Ale to było niemożliwe. I w każdej chwili jest to niemożliwe, bo niemożliwym jest kochać Boga i bliźniego, a nie wypełniać przykazań Bożych, ponieważ przykazania Boże wszystkie powstały z miłości do człowieka, z miłości Boga do człowieka, ale i miłości człowieka do Boga. Jeżeli wyobrazimy sobie tylko osobę, którą kochamy, osobę, która jest nam miła, osobę, wobec której odczuwamy wielką miłość, wtedy nic nie będzie dla nas trudne, by uczynić coś dla tej osoby. Jak sądzę, zgadzacie się ze mną, gdy oglądamy filmy, czytamy książki i dajemy świadectwo tej miłości, która może uczynić wszystko, dla której nic nie jest problemem. I w swoim życiu wiele razy to odczuwamy. Powiedziałem, gdy kochamy jakąś osobę, nie jest dla nas żadnym problemem uczynić cokolwiek, przemierzać tysiące kilometrów, aby dojść do tej osoby albo coś dla niej uczynić. Dlaczego? Bo miłość nami porusza i miłość sprawia, że dla tej osoby możemy uczynić coś o wiele więcej, aniżeli to, co uczynilibyśmy bez miłości. I z jednej strony jest tak w naszej relacji do Boga. Jeżeli prawdziwie kochamy Boga, jeżeli czujemy, że jest On istotą żywą, że jest osobą, która kocha nas i pragniemy odwzajemnić Mu miłość, wtedy rzeczywiście nie będzie dla nas problemem cokolwiek uczynić i żadne z przykazań Bożych nie będzie dla nas ciężarem. I nie będziemy patrzeć na to, jaki nakaz pominiemy, jakie przykazanie nam przeszkadza, bo będziemy czynić wszystko z miłości do Boga. Jeżeli ta miłość jest naszym bodźcem, wszystkie przykazania będą dla nas łatwe. Wszystkie przykazania będą jeszcze bardziej realizować naszą miłość. Poprzez wypełnianie tych przykazań jeszcze bardziej będziemy udowadniać swoją miłość do Boga. I dlatego, bracia i siostry, Jezus poprzez to swoje zdanie, oświadczenie, nie zniósł prawa i proroków. Przypomnijcie sobie, że On powiedział, że żadna jota w prawie nie może być zniesiona. On tego nie uczynił, lecz dał temu jeszcze większy sens w wypełnianiu przykazań, a to jest miłość, bo miłość ożywia. Bez miłości nie ma życia. Przykładem tego może być też obraz z pierwszego czytania, widzenie proroka Ezechiela. To jak on prorokuje martwym kościom i one powstają i widzi na nich ścięgna i ciało, to, że się wyprostowują i zaczynają przypominać ludzi, ale czegoś brakuje, nie mają duszy. Jak opet naprawimy paralelu. I jeśli znów uczynimy porównanie do naszej wiary chrześcijańskiej ze spojrzeniem na Trójcę Przenajświętszą, zobaczymy, że Duch Święty, trzecia osoba boska, w istocie nazywany jest miłością Ojca i Syna. Miłość Ojca i Syna, miłość, która porusza cały świat, miłość, w której cały świat został stworzony i miłość, w której my zostaliśmy stworzeni. Bracia i siostry, nie powinniśmy przypominać tego wojska, które przypominało ludzi,
z ciałem, ścięgnami, ale nie miało ducha. Dopiero później otrzymało ducha. My powinniśmy być pełni Ducha Bożego, pełni miłości Bożej. Ale nie oszukujmy się. Dziś chrześcijanie z łatwością pojmują Ducha Świętego i uważają, że z powodu pewnych działań na rekolekcjach, odnowie duchowej, na podstawie czegoś, czego tu doświadczyli, że wtedy będą pełni Ducha Świętego albo że to jest Duch Święty. Nie oszukujmy się, bracia i siostry. Duch Święty jest miłością. Jezus mówi, kochać Boga i kochać swego bliźniego. Jeżeli rzeczywiście pragniemy Ducha Świętego w swoim życiu, jeżeli pragniemy, aby był widoczny w naszych uczynkach, jeśli pragniemy, aby Duch Święty napełnił każdego z nas, aby zstąpił na każdego z nas, poprosimy Go, abyśmy i my w Jego miłości mogli kochać siebie wzajemnie. I to jest prawdziwe zstąpienie Ducha Świętego. To jest prawdziwa odnowa w Duchu Świętym. Kochać Boga i z tej miłości kochać swego bliźniego. Bracia i siostry, to jest to zachęcające Słowo Boże. To przesłanie, które Bóg pragnie nam przekazać i wyzwolić nas z naszych myśli, wyobrażeń, które tworzymy poprzez swoje przepisy. On pragnie, abyśmy czerpali natchnienie z Jego Słowa i żyli dzięki Jego miłości. Dlatego módlmy się podczas tej mszy świętej, tak jak powiedziałem na początku, za naszego Ojca Świętego Franciszka, aby mógł prowadzić Kościół w miłości Bożej i aby zawsze mógł wszystkich wiernych zachęcać do wzajemnej miłości. I aby właśnie poprzez abyśmy mogli poprzez swoje uczynki tę miłość przyjętą od Boga mogli okazać bliźnim. Niech Bóg da, bracia i siostry, abyśmy wszyscy byli pełni Ducha Świętego i mogli zawsze wychodzić sobie naprzeciw z miłością. Amen.